przeprowadzone badania priorytetowe na 2014 rok i przeznacza na nie środki zgodnie z załącznikiem. Załącznik macie Państwo na kolejnych stronach. I tu, Szanowni Państwo, już tłumaczę jeszcze... Nie wiem już. Jak Państwo widzicie, pójdziemy takimi działami, prawda, żeby Państwu pokazać, co zarządzenia tworząc to po części w wyniku sugestii przewodniczących komisji, jak i różnych zobowiązań, które komisje czasami nie sugerowały. Zaraz będziemy, bo tu miała też poprawkę, zaraz ją przeczytam. Gospodarka komunalna, to jest kontynuacja wymiany ławek wzdłuż Alei Fosza. Według tej wyceny, która jest w tym roku, powinno wystarczyć, żeby dokończyć całe wszystkie ławki wzdłuż tej alei. Gdyby brakło coś, będziemy próbowali to z rezerwy. Zobaczymy, jak nam rozliczą w tym roku ławeczki i będziemy dalej się zastanawiać, czy coś dołożyć, czy ewentualnie podjąć. Potem macie Państwo oświaty, wychowanie. W tym roku zarząd stanął na stanowisku, że nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to nie jest oblik takiego zwyczaj, że przeznaczaliśmy na szkoły podstawowe z priorytetu. Zmieniło się to, że mamy pierwszy raz na terenie dzielnicy placówkę samofinansującą się, jaką jest zespół szkół nr 18. Uznaliśmy, że z priorytetów właśnie tu możemy dawać na zespół, bo nie musimy wtedy jakby wydzielać to tylko na gimnazjum. A powierzone już będziemy przeznaczać tylko i wyłącznie na szkoły podstawowe i przedszkola. To się wiąże stąd, że z powierzonych nam nie wolno finansować zespołu szkół 18. Także takie przyjęliśmy jakby rozwiązanie, co oznacza, że nadal z priorytetów częściowo finansujemy remonty placówek oświatowych, w tym wypadku zespołu. Dalej Państwo widzicie, to są konkursy. Jestem zaskoczony o tyle, że minęło dużo mniej próśb od szkół na kwoty mniejsze, aniżeli w poprzednich latach, co jest bardzo miłe, że szkoły dziś weryfikują te konkursy i rozumieją, że jest kryzys i nie należy wydawać aż tyle pieniędzy. I globalnie spadło o kilka tysięcy cała kwota przeznaczana na konkursy szkolne. Ale tak jak mówię, szkoły same nie wnioskowały o więcej, w związku z tym zarząd przyjął, że tak należy zrobić. Teraz bardzo ważna rzecz w oświacie i wychowaniu, jeszcze w punkcie 4 jeszcze musi dojść, że jest realizatorem zespół szkół 18, tak jak u góry. To jest po prostu, no chopnik, wyleciało nam to gdzieś w ruchu, a to jest oczywiste. I tak samo w punkcie 11 realizatorem jest samo Centrum Młodzieży im. Henryka Rydana, tak jak jest w tytule. Teraz przechodzę do kultury i sztuki. Kluby kultury dostały w tym roku na bieżącą działalność mniej pieniędzy. No, zarząd cały czas szukał tych oszczędności i również dotknęło to kluby. Natomiast, no cóż, my nie wiemy, ile jeszcze dostaniemy tych priorytetów, być może będziemy wracać do tej uchwały poprzez to, że będziemy jeszcze korygować. Jeżeli będzie więcej pieniędzy, dołożymy klubom. Na ten moment zarząd stanął na stanowisku, że należy obciąć po to, żeby mieć w rezerwie i łatwiej dysponować tą rezerwą. Muzeum Historyczne Miasta daliśmy 14 tysięcy, tak na działalność bieżącą, czyli wystawy. Tak się dzieje teraz w chwili, tylko z naszych pieniędzy finansują te wystawy, które są związane z naszą dzielnicą. Będzie bardzo duża wystawa poświęcona Lajtonikowi i oczywiście Noc Muzeów. Zarządowi wydaje się, że jest to bardzo udana impreza, nawet jesteśmy pewni. To była już trzecia edycja Nocy Muzeów na Zwierzyńcu. No w tym roku przyznam szczerze, że chyba powinniśmy pobić to rekord frekwencji, mieszkańcy byli bardzo zadowoleni. No, za tak niewielkie pieniądze, pełny skład piwnicy pod baranami na Zwierzyńcu, to naprawdę jest gratka. Co prawda muzeum wystąpiło więcej pieniędzy, no ale jest kryzys i też również obcięliśmy te marzenia. Biblioteki utrzymaliśmy na tym samym poziomie jak co roku. Uważamy, że książek nigdy za dużo. Proszę Państwa, dalej są kluby seniora. Klubom seniora nie obcinaliśmy. Uznajemy, że seniorzy bardzo niedużo od nas dostają pieniędzy w stosunku do młodzieży. A trzeba ich wspomagać, ich działalność, to, że im się chce, to jest bardzo ważne. I oni z kolei wspomagają nas też w różnych innych sytuacjach, a przede wszystkim fantastycznie rozwijają na rzecz dzielnicy. A pamiętajmy, że seniorzy naprawdę znają więcej osób niż ludzie i potrafią w wielu miejscach powiedzieć dużo ciepłych słów o dzielnicy.
Następnie ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Tutaj Państwo widzicie, że zostały tylko cztery programy. My wychodzimy z założenia, że należy realizować te programy, które tylko były realizowane i mają szansę powodzenia. Mało tego, zostały pozytywnie zaopiniowane. Stąd zniknęły programy, które po pierwsze były wątpliwe, a po drugie, tak jak w przypadku szczepień, nie ma zgody na szczepienie młodszych osób niż 65 lat, tak jak to robiliśmy w poprzednich latach. Negatywna opinia. Nie widzimy powodu, żeby szczepić osoby powyżej 65 roku życia w sytuacji, kiedy z budżetu miasta są środki na to przeznaczone. Kultura fizyczna i sport. I tutaj punkt 1. Modernizacja obiektów sportowych przy szkole podstawowej numer 48. My oczywiście, gdyby Państwo nie przyjęli naszej poprawki zarządu, musielibyśmy dawać poprawkę tutaj i podnosić tą kwotę do 135 tysięcy. Daliśmy, żeby... Wyliczyliśmy prawdopodobieństwo po prostu, czy Państwo się przychylicie do naszej poprawki. Sądziliśmy, że jest bardzo rozsądna, czego daliście Państwo dowód. W związku z czym prawidłowo przewidzieliśmy kwotę w priorytetach. Bieg śladami Pani Zwierzynieckich odniosę się, bo radni tu wnioskowali, żeby troszkę podnieść tą kwotę. Umówmy się tak, Szanowni Państwo, że po to właśnie walczyliśmy o tą rezerwę, że jeżeli faktycznie przygotujemy ten bieg w następnym roku w miejscu, które nam się będzie podobało, innych okolicznościach i będzie potrzeba dołożenia, to składamy jako zarząd deklarację, że oczywiście z rezerwy dołożymy. Ale chcielibyśmy widzieć, że jest to realne do zrealizowania. Bo 5 tysięcy to jest ta kwota, która jest zadośćuczyni organizacji w miejscach tradycyjnych do tej pory. Natomiast jeśli przeniesiemy to miejsce, być może trzeba będzie 2-3 tysiące dołożyć. Impreza w ostatnich 2 latach, przynajmniej zdaniem zarządu, jest bardzo udana. Mieszkańcom się podoba, mieliśmy wiele pochwał za to. Cała dzielnica, oczywiście nie zarząd, żeby Państwo nie myśleli. Także takie zobowiązanie składamy. Teraz Zwierzyniecki. No, my mamy pismo, które prosi Zwierzyniecki, Komisja Sportu dostała, prosi Zwierzyniecki. Pan Przewodniczący twierdzi, że Zwierzyniecki podobno zakupił już ten sprzęt. Ja tego nie wiem, nie udało mi się skontaktować z Panem Prezesem. To jest tak, jeżeli tak jest, że zakupiony sprzęt już jest i nie potrzebują kupna sprzętu kolejnego, zawsze możemy te 7 tysięcy później zmienić uchwałą na inny cel. W przypadku klubu kolejowego wodnego 5700 to są 2 kajaki na 10 wnioskowanych. Dokładnie dali wycenę kajaków. Komunikacja z mieszkańcami. Szanowni Państwo, odniosę się od razu, bo jest postulat radnego Kwarciaka, że za dużo wydajemy na kurier zwierzyniecki. Pewnie na ten temat będzie dyskusja. Zarząd nie uważa, żeby kurier zwierzyniecki, po pierwsze, odniosę się, był próbą propagandową dla zarządu, bo nie odmawiamy nikomu pisania w zwierzynieckim, nie odmawiamy poruszania tematów jakichkolwiek, a jak Państwo popatrzycie, to w imieniu zarządu, to tak na dobrą sprawę, jak pisze krótki tekst w każdym numerze, co zainspirowały mnie te inne dzielnice, gdzie tak samo jest i na początku kadencji przyjąłem takie rozwiązanie. Natomiast nie sądzę, aby zarząd specjalnie często pisał i zachwalał się sam w kurierze. Ja nie zauważam takiego problemu. I uważamy, że jak najbardziej tradycją tej dzielnicy jest 9 numerów kuriera, czyli praktycznie co miesiąc. I nie chcielibyśmy tej tradycji zmieniać, przynajmniej w tej kadencji. Bezpieczeństwo publiczne, Szanowni Państwo. Jak Państwo widzicie, jest współfinansowanie zakupu radiowozów. 15 tysięcy. Tak policja, jak i Straż Miejska wnioskowała o zakup radiowozu. W Straży Miejskiej zarząd nie podjął takiej decyzji, ponieważ lada miesiąc będzie głosowała Rada Miasta likwidację Straży Miejskiej. Uznaliśmy, że różnie się może wydarzyć, stąd nie sądzimy, żeby dawać teraz pieniądze. Dwa, nie mamy. A jeśli chodzi o policję, to 15 tysięcy też jest pod znakiem zapytania, bo Pan Przewodniczący Klimowicz z dzielnicy 5 na priorytetach nie przeznaczył żadnych pieniędzy na radiowóz, jedynie dzielnica 6. Dzisiaj otrzymałem SMS-a od Przewodniczącego Smoka, że oni przeznaczą 30 tysięcy. Według mojej oceny potrzeba na radiowóz od dzielnic na jeden radiowóz 38, bo taką samą kwotę daje potem komendant wojewódzki. Tak jest, to jest takie finansowanie. Tyle ile dadzą dzielnicę, tyle dołoży komendant. Jeżeli oni przeznaczają 30, to być może, że od nas wystarczy 8, ale no nie chcieliśmy podejmować jeszcze tej zmiany, dopóki się to nie wyjaśni. Jeżeli się wyjaśni, ściągniemy z tych 15 8 na inny cel, jeżeli nie, no to przeznaczymy 15 na ten radiowóz.
To jest, o ile dobrze pamiętam, radiowóz nieoznakowany, żeby Państwo widzieli, nie dla Policji Ruchu Drogowego, żeby Państwo się nie bali, bo będą wręczać mandaty załamani. Następnie montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego według wskazań dzielnicy. Ta kwota została też mocno obcięta w stosunku do poprzednich lat. I jest też jakby takie przyzwolenie pana przewodniczącego, że jeżeli będziemy też szukali środków na inny cel, to również może się ulec zmniejszeniu w wyniku uchwały w przyszłości, która to poprawi. Proszę Państwa, potem są konkursy, czyli granty i macie Państwo 3 granty w tym roku, które przeznaczamy. One są wszystkie pomniejszone proporcjonalnie do tego, jaki kryzys mamy. I kolejne jest zadania w ramach pilotażowego programu budżetu partycypacyjnego 100 tysięcy. Proszę Państwa, my nie wiemy, co mieszkańcy wybiorą we wrześniu. Jeśli się zdarzy, że wybiorą na przykład zadanie infrastrukturalne, które mamy na przodzie listy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sfinansować to zadanie z powierzonych. I wtedy nam się uwolni na priorytetach jakaś kwota, tak? W ten sposób chcemy to potraktować, że będziemy negocjować wtedy z Państwem radnymi wszystkimi, żeby na przykład, jeżeli się da, sfinansować z powierzonych i mieć na priorytetach na cele, które znowu uznamy, że są potrzebne, priorytetowe dla dzielnicy. Z takiego założenia wyszedł zarząd. A jeżeli nie, no to jesteśmy zobowiązani zabezpieczyć tą kwotę. Daliśmy takie zobowiązanie wobec mieszkańców. Nieformalnie, nie na piśmie, ale jednak oni liczą na to, że te 100 tysięcy wydadzą. Wydaje się, że jest słuszne. I wywalczyliśmy dzięki temu rezerwę w kwocie 24 800. To jest mało, to nie jest nasz ideał, który chcielibyśmy osiągnąć. Zawsze nam się marzyło pewną rezerwę, czyli 53 tysiące mieć. No ale niestety nie udało się. A i tak dzięki tym zabiegom, które wcześniej głosowaliśmy i mam nadzieję, że w tej uchwale Państwo przegłosujecie, jest taka rezerwa. To tyle, jeśli chodzi ode mnie. Wpłynęła poprawka autorstwa pana Pawła Kajpasza. Czy ja rozumiem, że najpierw ją odczytamy, a potem będziemy dyskutować, potem i poprawkę i cały projekt uchwały. I tu jest tak. W gospodarce komunalnej montaż ławek na bulwarze Rotła oraz wymiana ławek na Błoniach wzdłuż Alei Fosza, realizator Zikit 7 tysięcy złotych. I oświata i wychowanie, zespół szkół ogólnokształcących nr 18, wymiana okien i remont sali gimnastycznej 48. Rozumiem, że w ten sposób pan Paweł przesuwa 2 tysiące z remontu sali gimnastycznej dodatkowo na te ławki. Tylko ja się boję tu, czy bulwar Rodła oraz... No to by prawdopodobnie trzeba dopisać według wskazania dzielnicy. Według wskazania dzielnicy. Tak. To ja prosiłbym tu o dopisanie tego w tej poprawce, bo ona wtedy będzie spójna całkowicie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Krzysztof Kwarciak pierwszy się zgłosił. Ja chciałem zgłosić poprawkę zmniejszającą kwotę na według gazety lokalnej. Ten paragraf. Dług gazety lokalnej, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie odbitek fotograficznych i przygotowanie, wykonanie folderu mapy paragraf 4300, realizator Kancelarii Rady Miasta i dzielnicy Krakowa do 10 tysięcy złotych w miesiącznej kwotę, co by oznaczało, że to pismo było kwartalnikiem czy dwumiesięcznikiem, zaledwie by to w przetargu wyszło. Na redakcję do 7 tysięcy gazety, no i na Muzeum Historyczne do 10 tysięcy złotych. Bo moim zdaniem te pieniądze powinny pójść zadania powierzonego do organizacji infrastrukturowej, kulturalnych i tym samym powinno się oszczędzić na zwiększenie dzielnicy. Te wszystkie pieniądze to powinny moim zdaniem pójść na zwiększenie rezerwy. Ja pozwolę sobie, tak jak odniosłem się do poprawki pana Kajpasza, a szanowni Państwo, możemy się słuchać, bo będziemy zaraz głosować bardzo ważne poprawki i uchwałę. Ja pozwolę sobie odnieść się tak jak wcześniej. Zarząd uważa, że kurier funkcjonuje prawidłowo, mieszkańcy go oczekują. W ostatnim roku, jak Państwo zauważyli, brakuje nam kuriera. Dwa, nie mogę się zgodzić z tym, że do kwoty uzależnimy sobie, czy będzie dwumiesięczny, czy kwartalny. Szanowni Państwo, przed przetargiem musimy określić, tak jest we wrześniu już, czy to jest dwumiesięczny, czy kwartalny i tak dalej, a nie jak wyniknie do kwoty. I Muzeum Historyczne, to tylko chcę powiedzieć, że jeżeli zmniejszymy do 10 tysięcy, sądzę, że noc muzeum przestanie istnieć w tym muzeum. To jest taka moja opinia. Będziemy po prostu tylko utrzymywać bieżące utrzymanie w tym muzeum. Kuba, potem Łukasz, Paweł, Marcin, Przewodniczący.
poprawkę. No, jak chcesz, żeby dzielnica i mieszkańcy byli świadomi, co się dzieje w dzielnicy i wiedzieli, co się dzieje w nim, nie możemy oszczędzać na takim czymś jak kurier z Gdzieńskim, bo to jest jednak budowanie lokalnej świadomości i tak jak przewodniczący pisał, jest to, ta gazeta jest oczekiwana przez mieszkańców. Nie można robić tak, że w poszukiwaniu pieniędzy tniemy koszty, prawda? Możesz drukować dla pracy w domu, będzie taniej, no ale zawsze każdy prywa ten sukces. No. Wydawanie, nie wiem, raz na kwartalnikiem czy raz na dwa miesiące, no to się mija z telem, dlatego że no, jak sam zauważyłeś, sesję mamy też co miesiąc i mieszkańcy też czytają projekty uchwał, które są zawarte w kurierze gdzieńskim i dopytują się i są ciekawi i są reakcje, więc ta nie zgadza się zupełnie, że z jakimkolwiek obcinaniem pieniędzy na kurierze gdzieńskim. Łukasz, ale proszę zatrzymać. Czy mogę już mówić kolejny mówca? Pytanie takie do zarządu Rekła nie ma, czy przygotowanie wydań folderu mapy, gdyż zmniejszenie tej kwoty będzie nie zajdziemy praktycznie tych dwóch zadań, czyli wydanie tej mapy czy folderu. Przypominam, że w każdej kadencji jest wydawany albo informator o dzielnicach, albo właśnie jakiś rodzaj tego typu wydawnictwa. Dziękuję bardzo. Tak samo z tymi gadżetami również uznaliśmy, że nieduża kwota jest przydatna, nie mamy się czym wypełnienia, prawda, pokazać czy promować. To nie są pieniądze wyrzucone, jak uważa pan Krzysztof. Ograniczanie, ja się spotkam przez opiniami, czemu nie ma 12 numerów kuriera, tylko 9, więc jeszcze bardziej ograniczanie to myślę jest strzał w stopę. Jak to na działanie przeciwko mieszkańcom. Dziękuję. Teraz pan Paweł. Chcę się chciałem odnieść do słów Łukasza, że wydaje mi się, że przy kwocie 90 tysięcy na zmianę tych okien te 2000 to jest taki moment, że jeżeli to był tak, nie, to mi się nie wydaje, można się że... do zarządu czy przewodniczącego komisji, bo ja wiem, że ty możesz prawdę mieć ten no ale ja mogę się wypowiedzieć. Oczywiście, bardzo proszę. Dlatego się powiadam. Więc mi się wydaje, że to jest taki ułamek, że nie będzie stanowił problemu, a po prostu moim zdaniem bulwary wiślane tylko na tej naszej dzielnicy są tak zaniedbane, że trzeba by się powoli za nie zabierać, bo tam ani nie ma oświetlenia. Ławek praktycznie w ogóle nie ma, bo trzy ławki na całą długą i bulwar, no to jest skandal. Teraz nam wymienili alejkę przy okazji budowy magistrali wodociągowej, więc jest fajnie, bo jest fajna alejka, dużo się ludzi pojawiło teraz. No ale po zmroku tam wszyscy uciekają, stamtąd to jest niebezpiecznie. Jeżeli się powoli nie zaczniemy za ten bulwar zabierać, no to mi się wydaje, że stracimy teraz szansę. Jeżeli można się jeszcze odnieść, to Paweł, jak najbardziej ja popieram tutaj w pełni, tylko już mówię o co innego. To mam pytanie takie, czy wycena na przykład zadania nie jest taka na 50 tysięcy ściśle i czy tak brak tych 2000 nie spowoduje pewnych... Tak, ja to rozumiem, bo nie ma co będzie dyskutować, a tu trzeba tak... Nic nie, powiem tak, myśmy i tak troszeczkę obniżyli tą kwotę w stosunku do tego, co pani dyrektor pisała, ponieważ wyszliśmy z założenia, że bo to jest wymiana okien plus malowanie i osłona dzienników i lamp. Jeżeli któryś z tych elementów ostatnich w jakiś sposób zostanie niezrealizowany kompleksowo, pewnie nic wielkiego się nie stanie. Natomiast ja się zastanawiam, bo to jest walka o 2000 zł, czy nie lepiej porozmawiać na ten temat, czy na burwarze rodułanie i przeznaczyć faktycznie, bo może zapomniał zarząd o tym, a bo rozmawialiśmy o tym wcześniej. Na przykład później z rezerwy około 5 tysięcy i wymienić więcej ławek, bo pamiętajmy, że to są 4 ławki. To są tylko 4 ławki, pamiętajmy za to około. Moment, pan Marcin teraz. Jeżeli chodzi o postulat montażu ławek na bulwarze Rogła, bardzo dobra propozycja Pawła.
około 5-6 ławek, myślę, jest w zupełności zadowalającą ilością. W momencie, kiedy będziemy mieli jakieś tutaj horrendum kryzysowe, mogłoby się to moim zdaniem byłoby wskazane odbyć nawet kosztem wymiany ławek, bo to jednak większy problem jest, jak czegoś nie ma, a wymiana jest, tak powiem, taką fakultatywną kwestią. To jest poprawienie komfortu, estetyki. Zwłaszcza, że na fosza tam są pewne obostrzenia co do wyglądu tych ławek, czy jakie to ławki mogą być na bulwarze, i sądzę, że to takie były. Jedna ławka to było tam między 400 zł z zeszłego roku. Takie pytanie, ja już tam postulowałem kwotę na opracowanie projektu przebudowy Zieleńca przy ulicy Dziuni Wąsowicza. Tutaj, jak rozumiem, zgłosiłem to zarządowi, trzymam zarząd za przysłowiowe słowo, że pamiętają o sprawie i myślą o tej rezerwie, czy rezerwa z myślą o tym zadaniu również jest. Kwoty, ja pozwolę sobie na bieżąco opowiadać. Co do ławek, szanowni państwo, ja bym był za tym, żeby kończyć to fosza, bo my żeśmy zaczęli, daliśmy kwotę 8 tysięcy na ten rok, to po pierwsze. Po drugie, te ławki przed fosza są dramatyczne. Ostatnio były chyba dwie interwencje w sprawie połamanych ławek, bardzo ostre listy sterczące jakieś, zaraz przy ścieżce rowerowej, bardzo niebezpieczne, były usuwane. Trzeba je pilnie wymienić. Co do ławek na bulwarze Rodła, ja nie wiem, czy są głosy, teraz usłyszymy przeciwko, ale wydaje mi się, że skoro zostawiamy rezerwę, to możemy się zastanowić, zrobić sobie wizję lokalną, zobaczyć, ile tych ławek i zacząć je solidnie wymieniać. Nie musimy tego robić kosztem finansowania remontu sali gimnastycznej. Wydaje mi się, że będziemy mieli jeszcze pieniądze na nie. Teraz co do Duni Wąsowicza, no nie przeznaczyliśmy tej kwoty z dwóch przyczyn. Jeszcze jedno, żebyśmy pamiętali, no, my wszyscy wnioskujemy różne rzeczy i czasem niektóre wnioski nam nie wychodzą, wiemy też o tym. Z jakichś różnych przyczyn, bo chociażby nie zdążą nam przygotować kosztorysu czy okolwiek. My nie znamy kosztorysu tej pracy, trochę byśmy w ciemno przeznaczali pieniądze. I tak na dobrą sprawę, co najmniej dwie takie inwestycje, czy trzy są, gdzie nie znamy kosztorysu cały czas. Owszem, bo gdybyśmy przeznaczyli pieniądze, pełne finansowanie od A do Z wszystkiego, to by było dużo prościej. Ale my nie znamy też tych kwot, nie możemy ich wpisać do WPF-u. Samo wykonanie, teraz wpisanie projektu w priorytetach zostałoby po prostu odrzucone, ponieważ w ślad za tym musi iść do uchwała do WPF-u wskazująca pełne finansowanie zadania. To tyle, przepraszam, kolejny jest Andrzej Gabranek, potem Marzenka. Ja mam tylko pytanie, bo mnie się ta koncepcja z tymi ławkami pana radnego Pajtasza podoba. I teraz pytanie, czy faktycznie wielkim problemem będzie, jeżeli te 2000 z tego remontu sali gimnastycznej zdejmiemy? Moim zdaniem nie, bo po pierwsze najprawdopodobniej będą oszczędności przetargowe, poprzetargowe, a po drugie, no to jeżeli szkoła dostaje 50 tysięcy, to na miły Bóg może sobie te 2000 wygospodarować w swoim budżecie, a tutaj faktycznie moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć od tych dwóch ławek, od tych czterech ławek na bulwarze Rodła. Jak mówię, jakieś pieniądze się wygospodarują, na pewno się wygospodarują w trakcie roku budżetowego, bo tak jest, że tak wiem zawsze, dołożyć kolejne 2 czy 3 tysiące i zrobić tych ławek więcej. Także mnie się osobiście ta poprawka podoba. Do poprawek pana radnego Kwaciaka się nie będę odnosił, bo nie mam ochoty, że tak powiem, odnosić się personalnie do pewnych rzeczy, tak jak pan radny Kwaciak to robi. Uważam, że to jest nieeleganckie, na przykład opowiadanie radnym, co komu z butów wystaje. Także odnosił się nie będę. To za procent? Czy... Tak, nie, to jedna rzecz taka, którą drugi skarpman, gdybym mnie spytał, ta folder mapa, czy to jest albo, już odpowiem. To jest to. Tylko nie wiedzieliśmy, jak to nazwać, bo to jest mapa w formie folderu. Czy mamy jakiś koszt? Bo pomysł wiem, że już od dłuższego czasu jest pracowany. Czy znamy jego koszt? Chodzi mi tak, jakby na przykład o porównanie kosztu druku, a kosztu tego folderu mapy. Nie znamy kosztu, ponieważ musi to być równy na przetarg. Musi być w uchwale, żeby został taki przetarg rozstrzygnięty. I my mamy mniej więcej na niego przeznaczone między 3,5 a 4 tysiące, tak, z tej kwoty. To oczywiście wyjdzie zaraz po przetargu kuriera. Może się zdarzy, że kurier będzie ciut taniej, bo faktycznie w tych przetargach nam spada i tam zostają jakieś pieniądze, że wtedy będzie troszkę więcej. Ja myślę, że my będziemy starać się zmieścić w tych pieniądzach, tym bardziej, że plan jest taki, że chcemy tą mapę
W zasadzie my potrzebujemy tu sfinansować minimalny nakład, ale przygotowano ją w formie graficznej. To jest najważniejsze, ponieważ klucz nakładu to ma być jednak sponsorowane potem z prywatnych pieniędzy. Zastępujemy tą mapą tak naprawdę informator dzielnicy, który co kadencję był wydawany. Pan Jurek. Chwarciak był kiedyś na przykład na nocy muzeum, że tak fajnie mu się obcina. Jeśli chodzi o kuriera, owszem, uważam, że należy wiele rzeczy poprawić, natomiast na pewno nie obcinać nakładów, zwłaszcza teraz, kiedy obcięliśmy je w tamtym roku i teraz tego kuriera brakuje i mieszkańcy na nich poczekają. Zostało w jednym miesiącu. W jednym miesiącu zostało, być może... Nie rozdysponowali. Być może ktoś, kto miał go gdzieś tam zabrać i go nie zabrał, nie wiem, nie docenić. W każdym razie. Natomiast jeżeli chodzi mi właśnie o los muzeum, tudzież inne sprawy związane z kulturą, no to ciężko się wypowiadać, jak się na nich nie jest i nie wie się, jak to wygląda. Jak wychodzą z zadowoleniem ludzie, to tak samo, no ja nie wiem, jakie były głosy mieszkańców na temat zlikwidowania czy obcięcia gazety. Sam doskonale, że wiesz, byłeś na święcie magistratu, jak inne dzielnice się promują, ile mają pism, tudzież inne wydawnictwy. Inne dzielnice płacą nie tylko za wydanie gazetki, a również za kolportaż, który my załatwiamy to we własnym zakresie, więc zostawiam wszystko. Panie. Ja tu jeszcze właśnie odnośnie tych ławek na bulwarze. No, bardzo cenna inicjatywa, jestem całościowo za, tylko teraz tak sobie myślę, że jeżeli to będą tam powiedzmy 3-4 ławki, że sobie miejscowi żule wypuszczą te ławki i będzie mieć tylko pokoju na razie z tymi ławkami. Tak, to jest zawsze. No właśnie, ale jeżeli 20 ławek, to już by było inaczej. To może się więcej, jeszcze więcej by się zdało. To może zobaczcie mi, że będzie... Dobrze, to może być tak dobrze, bo oni po prostu będą mieli super siedzenie, no. A tam jest taki mistrz, że oni się tam bardzo nasłonecznione, nigdy nie żyją tak się przygrzewać. Szanowni Państwo, możemy dalej? Pan Marek, proszę. Ja mam dwie sprawy. Pierwsza to według mojej informacji, według przepisów przeciwpowodziowych żadne ławki na bulwarze nie mogą po prostu stać. Ale to góry. Nie na dole. Nie na wałach. Nie na górę. Tam jest depot pojazdu. A druga sprawa to wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. O, niestety. Rozumiem, ja od razu mówię, zapisany do głosu jeszcze jest Julia, Krzysiek, Kwarciak i Łukasz. Znaczy, ja tylko nie mógł dopowiedzieć, to właśnie, bo to nie było sprecyzowane, że chodzi o te ławki, że one nie będą na dole ustawione tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, jest krótki odcinek u góry chodnika między ulicą wyjazdową, a mniej więcej do samego tego. Kto z Państwa jest... Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za zamknięciem listy mówców? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak jak przeczytałem, jeszcze mamy trzy osoby, które... Aha, Pan Marek już mówił, czy dwie? Julia teraz, proszę. Odnośnie do Ciebie. Odnośnie folderu, folder jest prawie przygotowany, brakuje nam fragmentów tekstu, ale to już jest detal. Mam przygotowane zarówno graficzne rzeczy. Jedyne co musimy dopiąć to faktycznie lokalizację rzeczy na mapie, ale tym się musi zająć specyficzne biuro, tak? Mamy takich w ramach dzielnicy środków informatycznych, tak to ujmę delikatnie. A jeśli chodzi o ławki, no to też proszę się nie obawiać, że na to można je zamontować tak, żeby nie były przenośne. No i dziękuję. I został nasz
pierwsza odpowiedź, nie chcę ograniczać pieniędzy dla domu zwierzęcego, uważam, że te pieniądze się powinno dać zadań powierzonych i dzięki temu oszczędzić na śmierci dzielnicy. Druga informacja, wydaje mi się, wykuje, jeżeli będzie kwartalnikiem, czy dwumiesięcznikiem, będzie spełnią tę funkcję informacyjną, a będą oszczędności. Chciałbym zauważyć, że kolega obiecał już zakup z własnych pieniędzy prywatnych namiotu i jakoś mówił. Przepraszam bardzo, bardzo proszę, ale Krzysztof Kraczek był ostatnim mówcą, przegłosowaliście państwo przed chwilą za pieniędzy mówców. Chodźmy konsekwentnie. Ja tego... Nie, przepraszam bardzo, upominam pana radnego, głosowaliśmy przed chwilą za pieniędzy. Jak pan głosował, pytam z ciekawości? Za. W związku z tym chodźmy konsekwentnie. Proszę państwa, i tak, wpłynęły dwie poprawki. Pierwsza poprawka autorstwa pana Pawła Kajfasza, czy ona jest zrozumiała, ją państwo pamiętacie? Tak. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa pana Pawła Kajfasza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Czy poprawka autorstwa pana Krzysztofa Kwarciaka jest jasna i mamy, czy trzeba ją przeczytać? Jasna. Rozumiem. Przechodzimy do głosowania. Szanowni państwo, kto z państwa jest za poprawką autorstwa Krzysztofa Kwarciaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Zatem przechodzimy do głosowania uchwały o przeznaczeniu środków na zadania priorytetowe. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 486, również projekt zarządu.